Serwus, dziś proponuję przepis na golonkę pieczoną z indyka. Witam Cię na kanale Krychu Gotuje. Do goloneczki przygotowałem smażony ryż z pieczarkami. Przepis na ten dodatek do obiadu mogłeś zobaczyć w poprzednim odcinku. Wracamy do indyka pieczonego, to przepis jest bardzo prosty. Golonkę doprawiam przyprawą do kurczaka, bazylią, tymiankiem oraz solą. Nacieram majerankiem od strony mięsa. Nie żałuję tego cudownego zioła. Jest wspaniałe. Bywa, że ktoś nie przepada za nim, ale w tym przepisie to konieczność. Smak po upieczeniu jest cudowny. Jeszcze dorzucam 3 ząbki czosnku, jak i ile czasu pieczemy indyka. 2-2,5 godziny pod przykryciem w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Danie obiadowe gotowe, tak więc co? Dawaj lajka i obejrzyj przepis na smażony ryż, który w tym przepisie doprawiłem jeszcze pastą węgierską. Wyszło kapitalnie. Ryż robiłem dnia wczorajszego. Życzę smacznego i do następnego gotowania.